skłusza Redeco. www.redeco.pl. Na starcie pojawiło się ponad 50 snookerzystów z różnych części naszego kraju. By wziąć udział w tego typu zawodach, trzeba już mieć wielkiej klasy umiejętności. Tym, którzy zjechali do Wrocławia, ich na pewno nie brakowało. Od początku kibice, którzy także dosyć licznie odwiedzili klub w Sky Tower, oglądali wyrównane i ciekawe pojedynki. Rywalizowali mocno doświadczeni z mniej doświadczonymi. Nie za każdym razem wygrywali ci pierwsi, często wielkie talenty i młodość były górą. Bohaterem weekendu okazał się Sylwester Schumer, który był najlepszym zawodnikiem całej rywalizacji. Rozpoczął od triumfu nad Błażejem Tomaszewskim 3-1. Jeszcze więcej emocji dostarczył w kolejnym swoim występie. Pokonał minimalnie Daniela Holoide 3-2. Od tego pojedynku złapał kapitalną formę i rytm. Pokonywał kolejno Rafała Szymanka, Michała Bułatowicza, Sławomira Rasiewicza po 3-0. W ćwierćfinale czekał na niego Marek Zubrzycki, czyli reprezentant Wrocławia, choć Dolnoślązak dwoił się i troił. Schumer okazał się lepszy, wygrywając 3-2. W półfinale dopisało mu szczęście, bo do decydującej potyczki przystąpił bez konieczności rozgrywania właśnie półfinałowego spotkania. W rywalizacji o zwycięstwo w całym wrocławskim czterogwiazdkowym Porsche nie dał rywalowi już szans, pokonał Macieja Kusaka 3-0. Schumer, doświadczony 32-letni snukerzysta ze Szczecinka, pokazał wyższość nad młodszym przeciwnikiem. Warto odnotować, że Kusak, gracz z Warszawy, ma ledwie 16 lat. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl